Nie mamy planety B i musimy działać tu i teraz. Zaczęli więc działać. Jak mówią, ich głównym celem jest zamienienie ulicy Wierzbięcice z betonowej pustyni na zacienioną przez drzewa ulicę. Co prawda stoją tam betonowe donice, ale w nich jedynie skromna roślinność. Nam zależy na tym, żeby zmotywować zarówno urzędników, jak i pana prezydenta, to środowisko z nim związane odnośnie tego, żeby te drzewa tutaj się pojawiły. Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski na początku września podczas otwarcia skweru na Traugutta tłumaczył, że zieleń dla mieszkańców jest bardzo ważna. Taki lokalny skwer tutaj na Traugutta, na Wiedzie, on może nie przybije się do świadomości wszystkich mieszkańców Poznania, bo nim żyją tutaj mieszkańcy okolic, ale po prostu to są rzeczy pozytywne, które też trzeba pokazywać. Apele mieszkańców i przedsiębiorców z Wierzbięcic na razie nie zostały jednak wysłuchane. Dostaliśmy pismo, w którym jasno wskazywali, że nie przewidywali takich drzew na ulicy Wierzbięcice, stąd po prostu jest inicjatywa oddolna. Udało nam się zebrać po kilkaset podpisów, również urzędnicy nie zareagowali, stąd też akcja skrzyniowa. Lokalni społecznicy zabiegają o 50 drzew na samej ulicy. Na razie roślin w skrzyniach stoi 10, choć nie wszystkim się to podoba. Drzewa brudzą. Drzewa brudzą? No liśćmi. A cień dają? Też, ale to my dawają cień. Inaczej na sprawę patrzą przedsiębiorcy z Wierzbięcic, którzy chcą zadrzewienia ulicy. W pełni wspieram jako przedsiębiorca, który gdzieś tam również stara się angażować w wygląd Wierzbięcic. Od poniedziałku społecznicy chcą negocjować z Zarządem Dróg Miejskich zmianę krajobrazu ulicy. Mieszkańcy domagają się wyjęcia części płyt i kostki chodnikowej, żeby zasadzić drzewa. Wzorują się na krajach zachodu. To się dzieje w Szwajcarii, to się dzieje w Belgii, to się dzieje w Holandii, w krajach po prostu, które naprawdę rozumieją, które wiedzą, że należy tu i teraz już walczyć o klimat. Tymczasem po naciskach mieszkańców i społeczników zwiększono powierzchnię zieleni na rynku Łazarskim, na którym trwa remont. Podobna sytuacja miała miejsce na ulicy Wawrzyniaka, gdzie po remoncie staną skrzynie z drzewami. Na tej ulicy nie ma kawałka zieleni, a te 10 drzew, wąska ulica, one będą bardzo dobrze widoczne, one będą rzucać cień. Walka o zwiększenie terenów zielonych w Poznaniu trwa. Społecznicy z Wildy liczą, że uda się przekonać władze miasta, by zwiększyć ilość zieleni w okolicach Wierzbięcic. Błażej Filipiak, Puls Dnia.